4 sierpnia, w czwartek, serdecznie witam i pozdrawiam Was, drodzy internauci, a pragnę to uczynić biblijnym hasłem, które nam dziś towarzyszy, a jest ono zapisane w liście apostoła Pawła do Filipian, w 4 rozdziale, w wierszu 6, gdzie czytamy takie słowa. Nie troszcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie, błaganiach, z dziękczynieniem, powierzcie prośby Wasze Bogu. Drodzy, współczesny świat i zawrotnie szybkie tempo życia przynoszą nam codziennie jakieś nowe troski. Przyznajcie, większe lub mniejsze zmartwienia. I nikt z nas nie jest od nich wolny. Radzimy sobie z tym wszystkim lepiej lub gorzej. A nasz dzisiejszy werset przypomina nam Boże słowa, zdawałoby się na pierwszy rzut oka całkiem nierealne. No bo czyżby nie pasowało do naszych szybkich czasów? Spójrzmy na autora tego listu, apostoła Pawła, który był w więzieniu, gdy pisał do zboru w Filipii. A przypomnijmy sobie wcześniejszą Ewangelię, gdzie Jezus, będąc w odwiedzinach w pewnym domu, zwraca uwagę: Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Pan Jezus chyba miał na myśli, że Marta, jak to się powszechnie mówi, myślała o wszystkim. I muszę przyznać, że ja też tak mam. Myślę o wielu rzeczach naraz. Czasami zbyt szybko, zbyt niecierpliwie chcę wszystko ogarnąć, wszystko pozałatwiać, bo gdy mam dużo obowiązków, wiele razy bijemy się z myślami, jak to wszystko pogodzić. A dzisiejszy tekst każe nam niejako przystanąć. Każe nam zatrzymać się i pomyśleć. Biblia w pierwszym liście Piotra przypomina nam takie słowa: wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o Was staranie. Musimy zrobić coś więcej, aniżeli tylko dać Bogu znać, że mam kłopoty. Sceptycy powiedzieliby kpiąco, jak to Ty masz najpierw poinformować Boga? Nie, to nie tak działa. Jako świadomi chrześcijanie wiemy, że wie Bóg Ojciec nasz, czego potrzebujemy przedtem, zanim Go poprosimy. Bóg każe nam prosić i obiecuje dać nam to, o co prosimy. Ci, którzy są sceptyczni i odmawiają, bo nie będą się prosić, po prostu tego nie otrzymają. Bo czytamy w liście Jakuba chociażby: pożądacie, a nie macie. Zabijacie i zazdrościcie, a nie możecie osiągnąć. Walczycie i spory prowadzicie. Nie macie, bo nie prosicie. Drodzy, to dzisiejsze napomnienie apostoła Pawła jest precyzyjne przez użycie trzech określeń. Mianowicie prosić, szukać, dopominać się. W modlitwie powiedz Bogu, co cię martwi. Stale się módl. I powierz Mu wszystkie zmartwienia i swoje prośby. Chcemy modlić się codziennie o wszystko, a to będzie i nam lżej, i odzyskamy spokój. Czy znamy jakieś inne, lepsze rozwiązanie, które mogłoby nam w jakiś sposób pomóc, czy rozwiązać jakiś konkretny problem, aniżeli te Boże? Dzisiaj słowa apostoła Pawła mają nas utwierdzić w tym, że warto wszystkie swoje sprawy składać w Boże ręce. Dlatego we wszystkim, w modlitwie, w błaganiach, z dziękczynieniem, powierzajmy ochoczo swoje prośby Panu Bogu. Biskup Keller tak puentuje to dzisiejsze słowo biblijne. Modlitwa nie zastępuje żadnego działania. Jest jednak takim działaniem, którego nie można niczym zastąpić. Modlitwa to działanie, którym nie można niczym zastąpić.
I z tymi myślami powierzam Was i Wasze sprawy, Wasze troski, to Wasze szybkie życie, aby mieć chwilę na wytchnienie i na tą szczególną rozmowę z Bogiem Ojcem. Życzę Wam dobrego dnia i do widzenia, do usłyszenia.